Edyta Nawrocka, witam Państwa 19 października. Zapraszam na serwis informacyjny. Mieszanie kolorów w cieczach, ściąganie odcisków palców i tworzenie dymu to niektóre z eksperymentów, które zobaczyli uczniowie podczas wykładu Chemiczny detektyw odbywającego się w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Tegoroczna wałbrzyska edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki składa się z 90 wykładów i warsztatów odbywających się w różnych miejscach Wałbrzycha. Szkołach, bibliotekach, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, muzeum oraz ratuszu. Impreza przeznaczona jest dla wszystkich mieszkańców interesujących się nauką, kulturą i sztuką. Podczas festiwalu można wysłuchać ciekawych wykładów, brać udział w dyskusjach z uczonymi, zwiedzać na co dzień niedostępne laboratoria i warsztaty badawcze. Zajęcia prowadzone są z różnych dziedzin – historii, psychologii, geografii, medycyny, nauk przyrodniczych. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 i Publicznego Gimnazjum nr 7 przekonali się m.in., jak ciekawa potrafi być chemia. W Chemicznym Detektywie zebraliśmy przede wszystkim takie doświadczenia, które w ciekawy sposób pokazują zagadnienia związane z chemią analityczną, czyli takim działem chemii, który zajmuje się analizowaniem i oznaczaniem substancji chemicznych. Dostajemy nieznaną nam próbkę, nie wiemy co w niej jest i z jakich substancji się składa i w jakiej ilości i próbujemy różnymi metodami chemicznymi czy też fizykochemicznymi określić jej skład. Uczniowie zobaczyli m.in., jak zmieniają się kolory podczas mieszania zasad oraz co dzieje się z ciekłym azotem po wlaniu go do pojemnika. Na uczniach eksperymenty zrobiły duże wrażenie. Podobała mi się tęcza. Bardziej mi się podobały kolory. Mi się najbardziej też podobały pojoje. Obserwując reakcje dzieci, najlepiej jest, jak jest dużo kolorów, dużo ognia, wybuchów i dymu. Myślę, że teraz dzieci lubią to najbardziej. Aczkolwiek myślę, że trzeba po prostu dostosować tą wiedzę do każdego poziomu wiekowego i starać się czasami o tych poważnych rzeczach, poważnej nauce powiedzieć w sposób nieco, być może infantylny porównując, ale przede wszystkim myślę, że chemia najlepiej trafia do ludzi właśnie podczas takich pokazów, kiedy one mogą to zobaczyć, mogą to dotknąć, mogą poczuć. Niestety wiele szkół nie posiada laboratoriów, gdzie można byłoby przeprowadzać podobne eksperymenty. Często zdarza się, że młodzież zdobywa wiedzę o chemii tylko z książek. Z tego, co się orientuję, to problemem jest dostępność do odczynników chemicznych, odpowiednio wyposażonych laboratoriów, tak żeby też można było te doświadczenia przeprowadzić bezpiecznie. Na pewno jeżeli uczy się chemii z książką tylko i ćwiczeniami bez doświadczeń, to jest ciężko zachęcić młodzież do tego przedmiotu, zwłaszcza, że zazwyczaj podejście jest takie, że chemia jest trudna i my jej nie rozumiemy i nie próbujemy jej zrozumieć. Natomiast doświadczenia jak najbardziej przybliżają i ułatwiają, myślę, i zapamiętywanie, i zrozumienie problemu. Festiwal potrwa do 25 października. Wstęp na wykłady i warsztaty jest bezpłatny. Zalecane jest wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału u organizatorów. Więcej informacji o Festiwalu Nauki znaleźć można na portalu wałbrzych24.com. Wałbrzyski lekarz został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata za przyjęcie łapówki. Sąd orzekł też przepadek na rzecz Skarbu Państwa kwoty, jaką lekarz otrzymał – 5 tysięcy złotych. Dr Bogusz S. w latach 2000-2002 pełnił funkcję ordynatora oddziału urazowo-ortopedycznego szpitala imienia Batorego w Wałbrzychu. W połowie 2010 roku na podstawie zeznań pacjentów i członków ich rodzin do sądu wpłynął akt oskarżenia. Lekarz miał uzależnić od otrzymania łapówek przeprowadzenie poza kolejnością u 4 pacjentów zabiegów wstawienia endoprotezy stawu biodrowego. Łapówki wynosiły od 500 zł do 2000 zł. Pieniądze wręczane były lekarzowi w kopertach w jego gabinecie na terenie szpitala. Sąd wymierzył oskarżonemu karę roku pozbawienia wolności z zawieszeniem na 2 lata i przepadek na rzecz Skarbu Państwa 5000 zł, jakie lekarz otrzymał jako łapówki od pacjentów. Lekarz został uniewinniony od jednego z 5 zarzutów – przyjęcia od pacjentki 1000 zł, dlatego oskarżyciel publiczny zapowiedział apelację. Wyrok nie jest prawomocny. Policjanci zatrzymali 47-letniego mieszkańca Wałbrzycha i jego 37-letnią wspólniczkę, którzy poprzez podstawione osoby, tzw. słupy, wyłudzali kredyty. Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali 47-letniego mężczyznę wraz z jego 37-letnią wspólniczką, którzy od jednej z placówek w mieście użyczającej pożyczek wyłudzili kredyty.
Ich schemat działania był dość prosty. Za pośrednictwem podstawionych osób, tak zwane słupy, wyłudzili blisko 6 tysięcy złotych. Pomysłodawcą nielegalnego procederu okazał się 47-latek, który był poszukiwany przez organy ścigania. Zatrzymanym przedstawiono już zarzuty. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy. Efekty letnich warsztatów artystycznych prowadzonych przez Wałbrzyskie Muzeum zaprezentowano w Centrum Aktywności Lokalnej. Obrazy wykonane różnymi technikami oraz malowana porcelana to dzieła dzieci i młodzieży, które przez okres wakacyjny trenowały pod okiem specjalistów. Przez 2 miesiące Muzeum w Wałbrzychu gościło najmłodszych mieszkańców miasta, by zapoznać ich z ofertą placówki oraz pokazać, jak wykonywać rozmaite formy artystyczne. Bezpłatne warsztaty obejmowały zajęcia plastyczne, malarskie oraz ceramiczne. Idea ciągle ta sama, żeby pokazać, że można spędzić czas wolny, czas wakacyjny, nie wyjeżdżając z miasta w sposób ciekawy, w sposób pożyteczny, w sposób po prostu fajny. Pokazać, że muzeum jest też takim miejscem, gdzie można ten wolny czas wykorzystać i mieć z tych wakacji miłe wspomnienia. Pokaźny zbiór efektów pracy został zaprezentowany w Centrum Aktywności Lokalnej znajdującym się w Wałbrzyskim Śródmieściu. Na wernisaż licznie zjawili się autorzy prac, dla których było to ogromne przeżycie. Podczas spotkania podziękowano osobom, które przyczyniły się do zaprezentowania całej kolekcji. Młodzi artyści również otrzymali upominki w postaci specjalnego wydawnictwa Tropiciel Wałbrzyskich Tajemnic. Dzieci na co dzień biorą udział w licznych zajęciach prowadzonych przez Centrum Aktywności Lokalnej, które pretenduje o tytuł drugiego ośrodka kultury i przyciąga w swoje progi od najmłodszych po seniorów. Tu możemy różne rzeczy typu właśnie zajęcia plastyczne, zajęcia komputerowe czy zajęcia taneczne, możemy tutaj właśnie takie zajęcia mogą się tutaj odbywać. I dzieci właśnie mają miejsce, mają możliwość w ten sposób spędzać wolny czas. Zajęcia stałe Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury są dobrym pomysłem na zorganizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych. Oferta wokół jest bardzo szeroka i obejmuje zarówno zajęcia ruchowe, muzyczne, jak i artystyczne. Do zajęć ruchowych proponowanych przez WOK należą aerobik i zumba, czyli połączenie ćwiczeń i tańca latynoskiego. Jest to innowacyjny system fitness kształtujący sylwetkę i poprawiający kondycję. Zajęcia taneczne dla najmłodszych obejmują naukę kroków samby, czaczy, walca angielskiego, twista i rock'n'rolla w dziecięcym klubie tańca. Nieco starsze dzieci mają możliwość nauki hip-hopu i jazzu, które pozwalają na swobodną interpretację muzyki. Dorośli natomiast mogą uczestniczyć w teatrze tańca. Alternatywą dla tańca może być nauka gry na bębnach lub gitarze. Na warsztatach związanych z bębnami dzieci uczą się grać na tradycyjnych afrykańskich instrumentach perkusyjnych takich jak dunba, sangban, keni, kwinto, konga oraz dżemba. Plusem zajęć jest to, że nie trzeba posiadać własnego instrumentu. WOK przygotował także ofertę zajęć z emisji głosu. Uczestnictwo w nich pozwala na przyswojenie wiedzy z emisji głosu na bazie techniki klasycznej w oparciu o podstawy fizjologii. Poznawane są również ćwiczenia oddechowe oraz prawidłowa postawa podczas śpiewu. Zajęcia językowe mają formę nauki poprzez zabawę. Dzieci mogą poznawać języki angielski i niemiecki pod okiem fachowych nauczycieli i lektorów. Zajęcia plastyczne pozwalają na poznanie technik malowania farbami plakatowymi, akwarelami, rysowania kredkami, jak i również lepienia w plastelinie czy glinie. Na zajęciach teatralnych tworzone są małe etiudy, na podstawie których powstają większe spektakle. Rozwijany jest talent aktorski dzieci. Do gamy pozostałych zajęć prowadzonych przez WOK należą również szachy, mal art, tenis stołowy, kung fu, klub seniora, fotografia i bractwo rycerskie. Więcej informacji o stałych zajęciach prowadzonych w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury znaleźć można na portalu wałbrzych24.com. Teraz posłuchajmy opinii dziennikarzy z wałbrzyskich redakcji na temat wydarzeń mijającego tygodnia. Rozpoczął się proces w Sądzie Okręgowym w Świdnicy w sprawie defraudacji w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Wałbrzychu. Po zmianie władzy w mieście i po kontroli w spółce okazało się, że w kasie brakuje prawie 600 tysięcy złotych. Jak się okazało, te pieniądze figurowały na kontach byłego prezesa, byłego dyrektora do spraw marketingu, a oskarżoną w tej sprawie jest również główna księgowa, która po prostu nie
zrobiła nic, żeby tę sytuację ratować, bo były prezes i były dyrektor po prostu brali zaliczki lub korzystali z karty bankomatowej i takie właśnie kwoty pobrali i nie zwrócili do kasy. W tej chwili były prezes MPK nie przyznaje się do winy i odmówił wszelkich wyjaśnień. Dyrektor, były dyrektor do spraw marketingu nie przyznaje się do winy, ale złożył wyjaśnienia i według tego, co mówił, wszystkie pieniądze oddawał byłemu prezesowi. Natomiast główna księgowa twierdzi, że upominała obu panów, że pieniądze trzeba oddać, bała się, nie spała po nocach, ale palcem nie kiwnęła, żeby tę sytuację zmienić, dlatego po prostu będzie teraz odpowiadać za tę sprawę przed sądem. Całej trójce grozi więzienie, ale jak sprawa się dalej potoczy, no to będzie wiadomo dopiero po kolejnych rozprawach. W mijającym tygodniu Wałbrzych odwiedzili światowej sławy onkolodzy z Medical Center w Teksasie. Profesor Butler i profesor Grant mówili do wałbrzyskich lekarzy o najnowocześniejszych metodach leczenia raka, o zastosowaniu najnowocześniejszych urządzeń oraz o skróconych, skutecznych procedurach leczenia. Wygłosili cykl wykładów, przeprowadzili spotkania i zajęcia warsztatowe z polskimi lekarzami i bardzo chwalili pracę, współpracę z Wałbrzyskim Szpitalem. W tym tygodniu moi koledzy dziennikarze z pewnością będą mówić Państwu o tym, co tak naprawdę każdy z nas widzi na ulicy. To znaczy z jednej strony o trwających remontach, mam tu na myśli szczególnie ulicę Świdnicką, gdzie kierowcy naprawdę przechodzą trochę męczarnie, stojąc w korkach i czekając na to, aż ruch wahadłowy pozwoli im dotrzeć do celu. Z drugiej strony na pewno będą wspominali o nowych autobusach, które, co bardzo cieszy, w końcu wyjechały na Wałbrzyskie ulice, a pracujący w nich konduktorzy dbają o to, byśmy po pierwsze mogli gdzie, jak i szybko i sprawnie kupić bilet. Dbają o to, by nikt nie jeździł na gapę i przede wszystkim, żeby nikt nie niszczył tych nowych wozów, co pozwoli im w dobrym stanie przejeździć wiele setek, jeśli nie tysięcy czy dziesiątek tysięcy kilometrów. Ja chciałbym natomiast Państwu w tym tygodniu zwrócić uwagę na coś, co na razie jeszcze głośno nie odbiło się w świecie, także naszym lokalnym. Mianowicie na najnowszą książkę Joanny Bator, pisarki z Wałbrzycha, która zasłynęła chociażby Piaskową Górą. Wydała kolejną książkę i akcja znowu toczy się w Wałbrzychu, ale ten Wałbrzych tym razem pokazany jest od strony ciemnej, mrocznej, tajemniczej, kryminalnej. Mamy na przykład porwania dzieci, a zresztą nie będę Państwu zdradzał. Zachęcam do sięgnięcia po tą książkę, bo obraz Wałbrzycha, który się z niej wyłania, jest naprawdę ciekawy i tajemniczy. W serwisie informacyjnym to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia jutro w weekendowym przeglądzie tygodnia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.